Już za chwilę. Policjanci z Nowego Jorku w trakcie przeszukiwania Manhattanu, gdzie wczoraj wieczorem doszło do wybuchu, najprawdopodobniej znaleźli drugi ładunek wybuchowy. To, jak informuje CNN, samowar połączony kablami do telefonu komórkowego. W pobliżu potencjalnego improwizowanego ładunku wybuchowego odnaleziono także zapisaną kartkę papieru. Informacje CNN potwierdza także anonimowy rozmówca agencji prasowej AP. Domniemany drugi ładunek został znaleziony 4 przecznice od miejsca, gdzie wcześniej doszło do eksplozji na Manhattanie, a doszło do niej w nocy. Rannych jest co najmniej 29 osób, w tym jedna ciężko. Przyczyna wybuchu jest ustalana, ale na razie nie ma dowodów na to, że był to zamach terrorystyczny. Mówił o tym burmistrz Nowego Jorku. Na razie nie ma żadnych dowodów na to, że był to atak terrorystyczny. Dochodzą do nas wstępne informacje. Prowadzone jest szczegółowe śledztwo, ale podkreślę, nie wiadomo, czy był to akt terroru. Na miejscu eksplozji pracują funkcjonariusze policji nowojorskiej, ale także FBI i strażacy. W Nowym Jorku jest już Andrzej Duda. Prezydent, podobnie jak liderzy innych krajów, weźmie udział w 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. Odbędzie się tam także szczyt dotyczący migracji i uchodźców. Prezydent ma także w planach rozmawiać z sekretarzem ONZ-u oraz spotkać się z amerykańską Polonią. Słuchasz informacji TOK FM. W tym tygodniu posłowie zajmą się obywatelskimi projektami w sprawie aborcji, zarówno tym liberalizującym obecne przepisy, jak i tym całkowicie zakazującym aborcji w naszym kraju. Na takie rozwiązanie nie godzi się Komitet Ratujmy Kobiety i dziś zaprasza na manifestację przed Sejm. Pod obywatelskim projektem, który dopuszcza przeprowadzenie aborcji do końca 12 tygodnia, komitet zebrał 200 tysięcy podpisów. Agnieszka Rogal. W projekcie jest też przepis dotyczący 72-godzinnego terminu na przeprowadzenie zabiegu, jeśli kobieta zdecyduje się na aborcję. Miałoby to rozwiązać problem pacjentek, którym lekarze odmawiają wykonania zabiegu, zasłaniając się klauzulą sumienia. Paulina Piechna-Więckiewicz z Komitetu Ratujmy Kobiety jest realistką i ma świadomość, że sejmowa większość złożona nie tylko z posłów PiS-u, ale też przedstawicieli opozycji popiera całkowity zakaz aborcji, ale jak podkreśla, nie można dopuścić, aby uchwalono tak restrykcyjne prawo. Dramatyczny, barbarzyński projekt, który spowoduje, jeżeli zostanie przyjęty w całości, że kobiety nie będą właścicielkami własnego ciała, a tragedia związane z aborcją będą jeszcze częściej zdarzać się w Polsce, bo już się zdarzają. Manifestacja organizowana przez Komitet Ratujmy Kobiety zacznie się dziś za 5.12 przed Sejmem. Agnieszka Rogal, TOK FM. A na koniec tego wydania informacji TOK FM jeszcze Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który ma przekonywać mieszkańców miast do rezygnacji z samochodu. Akcje odbywają się w wielu miastach Unii Europejskiej, między innymi w Krakowie. Co przygotowano w stolicy Małopolski? O tym już teraz Paulina Nawrocka. Na kierowców czeka wiele zmian i ograniczeń, bo drogowcy testują różne kontrowersyjne, ale ekologiczne rozwiązania. Na przykład ograniczą przejazd ulicą Podzamcze w centrum, zlikwidują też część miejsc parkingowych na chodnikach na kilku ulicach. Przez tydzień nie wjedziemy też autem do centrum Kazimierza na Plac Nowy, mówi Łukasz Franek z Zarządu Infrastruktury. Chcemy właśnie dać tą ulgę w postaci mniejszej ilości samochodów w obszarze Placu Nowego, a potem wspólnie z mieszkańcami podsumować i wyciągnąć wnioski na resztę roku. Po to to robimy. Rondo Mogilskie, jedno z największych w Krakowie, zmieni się w wielki warsztat rowerowy, mówi Piotr Hamarnik. Tam będą różnego rodzaju pokazy, będzie można przeserwisować sobie za darmo rower, będziemy prezentować tak zwane cargo bajki. Tydzień zrównoważonego transportu potrwa do przyszłego czwartku. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM. Pogoda. Dziś w całym kraju chmury na przemian ze słońcem. Najwięcej przejaśnień będzie w północnej części kraju. Z kolei na południu może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia od 15 stopni w Zakopanem 17 we Wrocławiu, Łodzi i Trójmieście, przez 20 w Poznaniu, do 21 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Dzisiaj nie porozmawiam z Państwem, ale porozmawiam z moim gościem, którego ci, którzy słuchali wcześniej audycji, już poznali, a zresztą nie tylko z audycji, nie tylko w mojej audycji można go poznać. Moim gościem jest Tomasz Jeszkę, zwany animal pastor, ale proszę Państwa, on sam wytłumaczy, że animal pastor to nie dotyczy tylko zwierząt, bo anima to dusza.
Bardzo proszę, Tomaszu. Witam serdecznie na początku. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie do studia, za to, że mogę się w kwestiach dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie istotnych wypowiedzieć. Pytanie absolutnie uzasadnione. Kto to jest? Animal Pastor. To nie jest pastor protestancki, może całkiem po prostu. To jest duszpasterz i ja tym nim jestem. To jest duszpasterz ludzi i zwierząt. Ja się zajmuję duszpasterstwem istot obdarzonych duszą. Co do tego, że człowiek nosi w sobie, w cudzysłowie nosi duszę, mają, jesteśmy generalnie przekonani co do zwierząt, istnieją problemy, żeby to zaakceptować. Ja tych problemów nie mam. Według mnie mają dokładnie taką samą duszę jak my, albo my jej też nie mamy. Cieszę się, że to mówisz, bo ja od bardzo, bardzo wielu lat staram się to wytłumaczyć wszystkim, że jeśli ona gdziekolwiek jest, dusza, to na pewno jest w zwierzętach niewinnych, zupełnie istotach, które nie wymyśliły żadnego kodeksu moralnego, a tymczasem tych uczuć, które uważamy za wyższe, możemy się bardzo często uczyć od nich. My nie dotrzymujemy tym dogmatom, tym regułom, które sami ustaliliśmy. One trzymają się prawa naturalnego i są niezwykle, niezwykle lojalne. Nie o tym w tej chwili chcę rozmawiać, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o takiej trudnej sprawie, która często zastanawia, nad którą często zastanawiają się ludzie. Dlaczego tak jest, że Kościół, instytucja, która w Polsce ma ogromne, Kościół katolicki, która ma ogromny wpływ na społeczeństwo, tak bardzo zapomniał o zwierzętach, że mamy przecież takich świętych jak święty Franciszek, jak święty Hieronim, ludzi, którzy uznanych przez Kościół katolicki, którzy wyraźnie mówili o tym, że zwierzęta nie zasługują na traktowanie jak rzeczy, że zwierzęta są czującymi, żywymi, obdarzonymi boskością, bo są dziećmi Pana Boga, duszą. I dlaczego tak się stało? Ja upoważniłeś mnie do tego, żebym o tym powiedziała, więc chcę Państwu powiedzieć, że Tomasz Jeszkę jest księdzem katolickim. Jakby w tej chwili odszedł od tej posługi, którą wyznacza Kościół, ale jesteś po seminarium duchownym. Znasz dobrze wszystko to, co powinni znać wszyscy księża. Jak to się stało i kiedy to się stało, że zacząłeś myśleć o duszy w zwierzęcym ciele? Ja może zacząłbym jeszcze pozostałbym sekundkę, jeżeli mogę, przy tym temacie, bo to jest temat, który się tam od czasu do czasu potem przewija w różnych pytaniach, wprost albo w podtekście, co to za ksiądz, jakim prawem błogosławi zwierzęta, bo ja de facto błogosławię zwierzęta dokładnie tak samo jak ludzi. Zresztą pewnie byłem pierwszym księdzem, który na placu świętego Piotra w Rzymie błogosławił zwierzęta i ludzi. Pierwszym błogosławionym przeze mnie, pobłogosławioną istotą mającą duszę na placu świętego Piotra, kiedy miałem swoją akcję, był człowiek bez dachu nad głową, czyli bezdomny, a potem cała masa zwierząt, z którymi ludzie do mnie przychodzili. Więc pojawiły się też wtedy właśnie takie, no co to za ksiądz? No ksiądz dokładnie taki sam, jakiego Państwo spotykacie w swoich kościołach. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, czy jestem księdzem ważnie wyświęconym, czy nie, to odsyłam do prawa kanonicznego Kościoła katolickiego, do tytułu 6, a i szczególnie do rozdziału 2, do paragrafów 1024, 25, 26. Tam jest mowa o tym, kiedy święcenia pozostają ważne i jakim prawem. Także błogosławiąc zwierzęta, błogosławię z tym samym upoważnieniem i z tą samą siłą, z którą błogosławię każdy kapłan katolicki. Z mojej sytuacji jest tak po prostu, żeby tutaj prościej już zakończyć temat. Jeżeli lekarz jest lekarzem wykształconym, mającym pojęcie o fachu, który wykonuje, pracuje w klinice, w szpitalu i ten szpital opuszcza, ten zakład opuszcza z jakiegoś tam powodu, bo albo był mobbing, albo on coś tam nie zrobił do końca tak jak trzeba, wszystko jedno, pozostaje lekarzem w dalszym ciągu. I takim księdzem ja jestem. Czy Kościół się z tego cieszy, czy nie, to nie ma tak naprawdę wyjścia. Wracając do tematu teraz, twojego tematu, co się stało tak naprawdę, albo może jeszcze wcześniej, jak ja do tego doszedłem w ogóle, że zajęłem się tematem. No właśnie o to mi chodzi. Kiedy to się obudziło w tobie?
Znaczy ja bym wrócił do Małego Księcia. Exupéry powiedział kiedyś, że dobrze widzi się tylko sercem. Znamy ten cytat, to jego powiedzenie. Dobrze widzi się tylko sercem. I ja inaczej do tego tematu też nie doszedłem, jak poprzez konkretną istotę obdarzoną duszą. To była Nikita. To był nie mój psiak, bo zwierzęta nie są naszą własnością, ale psiak, któremu dane mi było towarzyszyć. I tak powolutku. Na początku to był pies, który ma słuchać, pies, który ma robić to, co ja uważam za słuszne, ma siedzieć, wstać, spać gdzieś tam, gdzie. I powolutku zaczęła się rodzić taka refleksja, że coś w tym wszystkim nie gra. Nikita po prostu wychowała mnie do tego, kim dzisiaj jestem. Dlatego jej poświęciłem też książkę, jej poświęciłem i jej braciom i siostrom, czyli zwierzętom, moją ostatnią książkę La Lacrima di Dio, czyli Łza Boga. Tak się zaczęło i tak stopień za stopniem, rok za rokiem wszedłem w świat, o którym tak naprawdę nie miałem pojęcia. Ja jestem dobrym przykładem kogoś, kto może latami patrzeć na pewne fenomeny rzeczy i nic nie widzieć. Bo ja studiowałem etykę, ja studiowałem teologię moralną, ja mówiłem o miłości Boga do człowieka, Boga w ogóle do swojego stworzenia, a gdzieś ten temat mi zupełnie uciekał. Ja nie byłem otwarty na pewne treści, które potem na świat, który odkryłem dzięki mojemu psu tak naprawdę. Co się stało w kościele, że on tematu nie podejmuje, że zostawił, jak to ktoś ładnie powiedział, zdradził naszych mniejszych braci i siostry, czyli zostawił ich na marginesie, na łasce losu, który naprawdę, jak już tam kiedyś mówiłem, bardzo często nie jest dla nich łaskawy, to myślę, że zajął się tak tym antropocentryzmem, tak się zajął człowiekiem, co zresztą nikomu na dobre nie wychodzi, ani Kościołowi, ani światu dzisiejszemu, to widać chociażby... O tym, co się dzieje na świecie. Tak. Nie potrzeba długo mówić. Nie wychodzi mu to na dobre, ale pozostał przy tym. Ja próbowałem naprawdę przez wiele lat apelować do sumienia Kościoła katolickiego szczególnie, do chrześcijaństwa, do hierarchii kościelnej przede wszystkim, że nadszedł czas, żeby te sprawy jeszcze raz wziąć pod lupę, jeszcze raz stworzyć teologię, która będzie bardziej adekwatna, bardziej spójna z Ewangelią. Pisałem otwarte listy do obu papieży, jeździłem do Asyżu, jeździłem w Rzymie, miałem swoją akcję, gdzie 3 dni pościłem, chodziłem na placu świętego Piotra i czekałem na odpowiedź Watykanu na moją akcję. Nic. Więc ja generalnie przestałem walić głową w mur, bo zaczęła już mnie ta głowa boleć od pewnego czasu i próbuję stworzyć pozytywny program. Odwołuję się do wartości, które chrześcijaństwo w sobie ma i próbuję tym zwierzakom wejść naprzeciw. Bardzo się cieszę i ja cały czas mam nadzieję, bo ja wierzę w to, nie tylko wierzę, ja wiem, że tak jest, że w Kościele katolickim jest bardzo wielu księży, którzy myślą podobnie do ciebie. Tylko człowiek, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka i przyzwyczajenie Kościoła właśnie do antropocentryzmu spowodowało to, że księża jakby boją się konsekwencji, które zburzyłyby pewne ramy, w których Kościół tkwi, ale mi się wydaje, że nie trzeba się bać, bo to, o czym mówiliśmy podczas jednej z wcześniejszych audycji, że nie można, że jeżeli Pan Bóg jest tylko miłością i samą miłością i najdoskonalszą miłością, to nie może godzić się na dręczenie istot, które nie mogą się bronić. Bo one czują tak samo jak my. I to powinno być takim wskaźnikiem, takim drogowskazem dla wszystkich księży, którzy wiedzą, że coś jest nie tak, że to jakby jest pewien błąd w drodze, którą w sposobie bycia, który prezentuje Kościół katolicki. Co ty o tym myślisz? Czy znaleźliby się tacy ludzie, którzy podążyliby w tą stronę? Tak, absolutnie słusznie. Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś i dlatego właśnie La Lacrima di Dio, za Boga, bo Bóg jest smutny. Bogu pozwolono w chrześcijaństwie, piszę też o tym w mojej książce, oddychać tylko jednym płucem, ludzkim. Natomiast tym drugim płucem nie pozwala mu się do tej pory oddychać, blokuje się to oddychanie tym drugim płucem i to są właśnie zwierzęta, to jest cała ekologia, to jest przyroda, to jest natura, która też wyszła z rąk Boga. Masz absolutnie też rację, że jest wielu ludzi także w ramach Kościoła katolickiego, hierarchii kościelnej, bo takich wierzących ludzi, którzy mają z tym dylemat, problem, że kochają Pana Boga, kochają też zwierzęta, ale nie znajdują jakiegoś wsparcia w Kościele. Oczywiście mnóstwo jest.
dlaczego to nie funkcjonuje, dlaczego nie robi się tego przełożenia, mówiąc o miłości, przekładając je na miłość do zwierząt, to po prostu kwestia starych matrycy, które się, starych wzorców, które ciągle jeszcze w Kościele funkcjonują, że one nie mają uczuć. To jest ten kartezjusz, który gdzieś tam się przewija, że bezduszne automaty, tak je nazwał kartezjusz, że może coś tam czują, ale nie wiadomo co. I na tym się bazuje, z tego robi się teologię, która jest teologią rabunkową, w moim odczuciu jest barbarzyńską teologią, no i zostawia się w dalszym ciągu na pastwie losu. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że w mojej działalności spotkałem się z ogromną sympatią, z ogromnym wsparciem wielu, wielu chrześcijan i katolików, którzy mówią, czułam tak, od początku czułam, że coś nie gra. Nie może być tak, że cierpienie zwierząt jest nam obojętne, bo ja patrzę na tego mojego psa, jestem w nim, on jest przekochany, on ma duszę, a tu się ciągle mówi, że to nieprawda. Także potencjał jest ogromny. Gandhi powiedział kiedyś do chrześcijan, że macie w sobie dynamit, który jest w stanie przeobrazić zupełnie oblicze całego świata, zachowujecie się, myśląc o Ewangelii, jakbyście mieli kilka kartek papieru w ręce. I ja do tego dynamitu, do tej mocy, które chrześcijaństwo w moim odczuciu ciągle jeszcze ma, by zmienić los zwierząt, będę się odwołał. Ale los świata, co za tym idzie. Świata, tak jest, oczywiście. Na znacznie lepsze, ale ja powiem więcej, że niektóre głosy z Kościoła dochodzące mówią o tym, że nie wolno wręcz nam równać się ze zwierzętami, że i to jest bardzo dla mnie przynajmniej bolesne, że komuś w ogóle to przychodzi do głowy, bo te słowa wyrządzają jeszcze większą krzywdę zwierzętom. Za chwilę, proszę Państwa, wracamy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. No także strasznie to jest ciekawe, proszę Państwa, i naprawdę człowiek musi wypośrodkować, nie może być tak albo w jedną mańkę lecieć, albo w drugą, bo czasem rzeczywiście trzeba wybrać coś, trzeba wybrać. No, skoro nawet Bóg powiedział do Noego po potopie, wtedy kiedy już nie było tej szaty roślinnej do jedzenia, przecież to było, to Bóg pozwolił jeść mięso i powiedział, w Biblii jest napisane, że wszystko co się rusza i żyje, niech będzie dla was pokarmem. Niech będzie dla was pokarmem. No to co? Bóg pozwolił jeść mięso. Ale czy w tym sensie, żeby człowiek się znęcał nad zwierzakiem? Nie, tylko w tym celu, żeby go zjadł, bo już nie ma tych zieleni takich, co były. Przecież były paprocie, były dinozaury przecież. Ogromne wręcz zwierzęta były, proszę Państwa. I co? Także trzeba pamiętać te słowa Boże z Pisma Świętego, z Biblii, że Bóg pozwolił jeść mięso. Słuchajcie, Bóg pozwolił jeść mięso. Poczekajcie. Pozwolił jeść mięso. Tak. Conchita Vibrations.